Mam na imię Iwona. Od lat prowadzę lokalną firmę budowlaną. Bardzo ważny jest dla mnie wizerunek solidnego wykonawcy. Niewiele brakowało, a straciłabym go. Kilka ekip zawaliło robotę, a zdenerwowani klienci grozili mi sądem. Na szczęście trafiłam do mediatora, który zaprosił ich do rozmowy ze mną. Podpisałam z klientami ugodę i dzięki poufności mediacji mogłam zadbać o wizerunek firmy. Jestem Paweł. Od kilku lat kłóciłem się z bratem o kamienicę po babci. Ostatnio było bardzo źle. Cała rodzina już się skłóciła. I zaczęły pojawiać się donosy na mnie. A to do urzędów, a to do prokuratury. Znajomy powiedział mi o mediacji. Postanowiłem sprawdzić. Okazało się, choć na początku w to nie wierzyłem, że można usiąść przy jednym stole i pogadać jak ludzie. Nawet jak ma się taki konflikt jak my z bratem. Skończyły się wzajemne pretensje i nawet relacje odżyły. Jestem Ola. Rok temu rozwiedliśmy się z Tomkiem. Wbrew temu, co mówią ludzie, poszło bardzo szybko i sprawnie. W sądzie byliśmy tylko raz. No tak, ale wcześniej skorzystaliśmy z mediacji, gdzie dogadaliśmy alimenty, opiekę nad naszą córką i wyjaśniliśmy sobie, kto ponosi winę za rozstanie. Ustaliliśmy także, co z naszym mieszkaniem. Gdyby nie mediacja, pewnie do dziś walczylibyśmy w sądzie kosztem naszego dziecka. A to my, mediatorzy. My zapraszamy. Ty decydujesz.